Cały czas rozważamy, cały czas analizujemy i zastanawiamy się, który z zawodników powinien zasilić szeregi Schalke już po tym sezonie. Ale moi mili, zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, że Schalke wyprzedziło Eintracht Brunswick o jeden punkt po tym spektakularnym zwycięstwie z rezerwami Borussii Dortmund. Udało się nam Eintracht Brunswick wyprzedzić, więc jesteśmy na ostatniej prostej. To jest niedługo, niezwykle długa prosta, ale jesteśmy na ostatniej prostej, by po ten tytuł mistrzowski sięgnąć. I mam nadzieję, że faktycznie nie wypadniemy z tej trasy. Na samym starcie standardowo oczywiście prośba do was o zostawienie kciuka w górę pod tym odcinkiem. 1000 łapek byłoby bardzo mile widziane, więc zapraszam was do tego bardzo serdecznie. Włosy mam ulizane jak 150, ale to dlatego, że po saunie jak byłem, to mi tak suszarka wysuszyła i już koniec. Jest po prostu makabra. No w taki sposób, no nic z tym nie zrobię. No nie, no muszę być po prostu jak nieślubny syn Marka Mostowiaka. Wracając do konceptu zawodników, którzy mogą zasilić naszą obronę. Mamy tutaj oczywiście trzech kandydatów i tych trzech kandydatów wygląda niezwykle, niezwykle obiecująco. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Mowa o Miłoszu Matysiku, Miłosz Matysik, Ariel Mosur oraz Łukasz Bejger. Pomiędzy tymi trzema piłkarzami się zastanawiamy, który z nich powinien do naszego zespołu dołączyć. I rzucając trochę okiem na realia, no to w rzeczywistości Miłosz Matysik to już nie jest zawodnik Jagiellonii Białystok, tylko został ogłoszony jako zawodnik Arisu Limassol na cypryjskiego zespołu. Z kolei Ariel Mosur to zawodnik, którego to Piast Gliwice deklarował w tym roku chęć sprzedania za kwotę wynoszącą co najmniej 2 miliony euro. Tam prezes Piasta się wypowiadał, że chcieliby poprzez transakcję zawierającą jakby, no, transakcję wokół Ariela Mosura, chcieliby pobić rekord ekstraklasy, jeżeli chodzi o transfer z tejże ligi. No i mamy jeszcze do tego Łukasza Bejgera, zawodnik najbardziej doświadczony. Nie ukrywam, że chyba najsensowniejszy oczywiście w kontekście rozwoju, no to byłby tutaj Miłosz Matysik, bez dwóch zdań. Pytanie tylko, czy wy widzielibyście tego zawodnika tutaj w sytuacji, w której w rzeczywistości odszedł do Arisu Limassol? Czy może jednak skierowalibyśmy się w stronę Ariela Mosura, a może Łukasza Bejgera? Zapraszam was bardzo serdecznie do sekcji komentarzy, pomiędzy tą trójką się zastanawiamy, więc bądźcie aktywni, piszcie, piszcie i jeszcze raz piszcie, to jest moja prośba do was. Tymczasem my przejdziemy sobie do kolejnego pojedynku, przed nami mecz z Rot-Weiss Essen, z 17 zespołem w lidze. Zagramy sobie na wyjeździe, a zaraz mecz z Eintrachtem Brunswick, bezpośredni pojedynek. O być albo nie być. Chciałby zagrać w tym meczu Uedraogo. Ja powiem tak, że jesteś dla nas bardzo ważny i że już i tak zbyt długo czekaliśmy. A jemu powiem, że nie martw się, podejmę właściwą decyzję. Więc raczej damy szansę zagrać od pierwszej minuty Uedraogo. Takie jest moje nastawienie. I ja w ogóle chciałbym tutaj jeszcze ruszyć tą konferencję prasową, żeby powiedzieć po prostu i zmotywować jakimiś słowami nasz zespół. Uważamy, że Rot-Weiss Essen przegra z nami, bo jesteśmy głodni zwycięstwa i po prostu nasz poziom gry w pełni odpowiada możliwym scenariuszom, jakie sobie tutaj wyobrażamy, a wyobrażamy sobie scenariusz tylko jeden, czyli zwycięstwo. Zagra tutaj od pierwszej minuty ponownie Grein, chociaż Baumgartl w tamtym spotkaniu, wchodząc z ławki rezerwowych, okazał się być nieoceniony. Uedraogo może jak najbardziej zagrać od pierwszej minuty. Piłkarzem, który też zagra od pierwszej minuty, będzie Polter w miejsce Pejcinowicza. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zmiany, to chyba to by było na tyle, na obecną chwilę. Taką ekipą, jaką widzicie tutaj, ruszamy na stadion Neder i wygrywamy na wyjeździe. Mor i Zygwin z bramką. No nie zagrał Lino Tempelman, no przepraszam, nie da się zawsze dać zagrać wszystkim, ale bardzo dobry występ zaliczył tutaj Zygwin, bardzo dobry występ zaliczył Mor. W sumie Uedraogo mógł spokojnie zejść, mógł za niego wskoczyć Lino Tempelman, ale nie będę narzekał. W sytuacji, w której wygrywamy, w sytuacji, w której sięgamy po te 3 punkty, no to no byłbym raczej głupcem narzekając. W ogóle nasze wyniki w ostatnim czasie, sami widzicie, że są naprawdę, naprawdę niezłe. Tutaj takim kryzysem był ten styczeń, później w lutym tylko jeden remis. No i teraz w marcu i jesteśmy też na dobrej drodze. Na dobrej drodze z pewnością będziemy, jeżeli teraz dostosujemy odpowiednio plany treningowe, a je musimy dostosować, żeby żaden z naszych zawodników nie był nieprzygotowany na pojedynek z wiceliderem, na pojedynek z naszym głównym rywalem o trofeum trzeciej ligi w Niemczech.
Musimy być na to przygotowani w 100%. Oj, popatrzcie, teraz pięknie u Tobiasa Mora dajemy w taki sposób, Seguin dajemy w taki sposób, Kozuki damy mu zrównoważony, Jansen damy też zrównoważony, Polter damy zrównoważony, Grime damy zrównoważony, Matriciani, Ferman, tu się wszystko zgadza, mamy ustalone te rozwoje u naszych piłkarzy i teraz możemy zajrzeć do wiadomości. Wiadomości dotyczące niezbyt interesującej prognozy finansowej, no rozumiem, no nie udało się nam utrzymać tego rozwoju płac na pożądanym przez was poziomie, ale no hej, zrobiliśmy za to praktycznie każdy inny cel i mam nadzieję, że uda się nam także zgarnąć tytuł mistrzowski, więc spokojnie. Wierzę, że uda się, po prostu. A teraz, dziękuję, że mogłem w końcu zagrać, zdecydowanie czułem się gotowy, czy to była dobra decyzja. Myślę, że to była dobra decyzja, poszło przede wszystkim zgodnie z planem. Natomiast my mieliśmy tutaj jeszcze te końcowe raporty dotyczące Juliana Hetwera i Anisia, jeżeli chodzi o zawodników, którzy to są piłkarzami drugiej Borussii Dortmund. I mówiłem wam, co wy powiecie na to? Co wy powiecie na taki skandaliczny transfer, jak ewentualnie Juliana Hetwera, ale najbardziej chyba interesuje mnie tutaj potencjalnie Prince Anić. Aczkolwiek, ale w sumie czytam go jakby był Niemcem, a to jest Niderlandczyk, więc w sumie, skoro tam wie, czyta się jako H, to Prince Anić? Chyba tak, albo Anning po prostu, chociaż no powinno się to czytać jako H, więc Prince Anning chyba w taki sposób. Jak się na to zapatrujecie? To jest zawodnik, który na tu i teraz jest gorszy od Kleinhansla. Kleinhansl jest z kolei starszy o 4 lata, ale jeszcze się będzie rozwijał z pewnością. To jest naprawdę, naprawdę solidny zawodnik. Anning mógłby być zawodnikiem, który stanowiłby taki plan na przyszłość. Spoglądanie już zdecydowanie dalej. Dogadaliśmy sprzedaż Bianchiego, więc ja chcę jak najbardziej przejść do tych ustaleń. Za 250 tysięcy tego zawodnika sprzedaję. Zdecydowanie chcę na to pójść. W czacie z zawodnikami powiedzmy, że... Dobrze, Lino Tempelman, w tym meczu akurat zagrasz od pierwszej minuty. Poprosiłeś nas o to kolejny mecz z rzędu i tym razem już dostaniesz tę szansę. Zanim jednak to przejdźmy sobie do naszej szkółki juniorów i zobaczmy, czy Robert Bała to lepszy środkowy obrońca? No lepszy środkowy obrońca, chociaż z tym wzrostem, raz jeszcze mówię, raczej nie zwojuje i nie zrobi wielkiej kariery. Ale może Erik Malinowski zrobi wielką karierę jako prawy pomocnik? No na pewno większą niż jako środkowy pomocnik, to z pewnością. Chociaż nadal moglibyśmy go przerobić na jakąś pozycję na lewą pomoc. Tutaj, wiecie co? Wydaje mi się, że można by spróbować go pchnąć jeszcze dalej, jeszcze na skrzydło i żeby na tym skrzydle on faktycznie dał od siebie jeszcze więcej i może w tym kierunku pchniemy Erika Malinowskiego. No i jeszcze Adam Fischer, który po przerobieniu nas po prostu standardowo napastnika zyskał ten jeden punkt overalla więcej, ale ogółem okazuje się on być bardzo dobrą opcją. Ogółem ta nasza szkółka juniorów, jeżeli chodzi o te kondycje tu i teraz, wydaje się być całkiem niezła. Jest w ogóle dosyć zróżnicowana. Mamy tylko jednego, jedynego Polaka niestety. Jest to Erik Malinowski i zobaczymy, czy ewentualnie po przerobieniu na prawe skrzydło Erik Malinowski rozwinie się jeszcze bardziej. Ciekawy jestem też rozwoju Lukasa Beckera, bo to z pewnością jest piłkarz, który jest nie na swojej pozycji, ale gdy zostanie na tą swoją pozycję przerzucony, to kto wie. Przechodzimy do tabeli. Widzimy, że mamy teraz nad Eintracht Brunswick wpadł w jakiś kryzys. Z kim oni teraz tutaj? Przegrali z TSV Monachium w lutym. Wygrali z Ingolstadt. Wygrali z Ulm. Wygrali z Freiburgiem. Ale zremisowali z Halleschar. I przegrali z drugą Borussią Dortmund. Niemożliwe to jest. Borussia Dortmund wyciągnęła w naszą stronę rękę. I to oni nam tutaj pomagają. No jest to spektakularna sytuacja. No dobrze, jeżeli chodzi o raport, to ciekawe, nie pokazuje nam nikogo, ale faktycznie, jak sami zauważyliście, jak sami widzicie teraz, 3 porażki z rzędu, remis, nie jest to dla nas dobra informacja, bo dobrze wiecie, co się często lubi wydarzyć w takim momencie. Tak, mówię o tym słynnym przełamaniu. Obawiam się, że niestety takie przełamanie może się wydarzyć tu i teraz, ale mam nadzieję, że nie, mam szczerą nadzieję, że nie. Boże, nie zremisujmy, tylko zmotywujmy nasz zespół do walki w tym pojedynku. Rot-Weiss Essen, powiedzmy, że taktyka się sprawdza, że tu się wszystko
ładnie nam klaruje i teraz możemy ruszyć już bezpośrednio do ustalenia składu na to spotkanie. I tak jak obiecałem, mimo iż w kapitalnej formie jest Wedra Ogo, zagra tutaj Lino Tempelman. No obiecałem mu to, więc dotrzymam słowo. Aguirre zagra w miejsce Kozukiego. Może teraz jeszcze szansę dostać... Nie no, Polter w sumie na ławce rezerwowych to jest naprawdę, naprawdę sensowna opcja i powiem wam, że chyba taki skład, jaki widzicie tutaj, to zostanie. To jest nasza najmocniejsza ekipa, my nie mamy tutaj jeszcze na tyle różnorodnych rozgrywek i tyle różnych opcji, żeby jakoś patrzeć perspektywicznie w opcje transferów, w opcje jakichś szerszych rotacji. Ważne jest dla nas jednak to, że z Eintrachtem Brunswick gramy teraz na Arena auf Schalke. Miejmy nadzieję, że w Gelsenkirchen spiszemy się na medal. Najważniejsze jest dla nas to, żeby zwyciężyć w tym pojedynku. Zaczynamy od środka, rozpoczyna Linus Jansen, Pejcinowicz, Seguin, raz jeszcze Pejcinowicz. Mam nadzieję, że faktycznie będzie w tym meczu się działo bardzo dużo, ale dużo dobrego dla nas przede wszystkim. Kamera z linii końcowej pozwoli nam popatrzeć, jak się ustawiają poszczególni zawodnicy na linii. I widzimy teraz Seguin, Pejcinowicz kapitalnie. Dobre zagranie Tobiasa Mora. Tobias Mor na przedpolu ma z numerem 7 Seguina. Iwanow jednak mu odbiera piłkę. Powinien zdecydować się tutaj na nieco szybsze oddanie tej futbolówki. Wówczas może nie byłoby aż takiego zagrożenia jak teraz. I Horst! To powiem wam, że nie popisał się nasz blok defensywny teraz, wpuszczając tak bardzo i Horsta w nasze pole karne. Być może to jest kwestia tego, że ja zapomniałem tutaj jakichś specjalnych ustawień. Może to jest faktycznie ten powód. Dajmy sobie zagęszczenie 16 i dajmy sobie ofensywnych wahadłowych, jak to często robimy. Pejcinowicz. Zagranie piłki do Seguina, Lino Tempelman kapitalnie zagrywa do Aguirre, Aguirre w polu karnym, dośrodkowanie, ale za głęboko piłkę walczy o nią Seguin i Lino Tempelman, nic z tego jednak nie wyszło, Filipe, asekuruje go nasz kapitan Kamiński, może trzeba tutaj poprosić o wysoki pressing, ale jest kompletnie nieasekurowany zawodnik z numerem 11, to jest Ihorst, on jeszcze odgrywa do Yu jest w polu karnym, Seguin bardzo dobrze do samego końca walczył i zachował się niezwykle mądrze. Baumgart. Aguirre. Wypuszcza po linii Mehmeta Cana Aydina. Linus Jansen. Pejcinowicz. Kapitalnie, ale powiem wam, że to jak za plecy zawodników drużyny przeciwnej Tobias Mor. 1-1. To jak za plecy przeciwników. Biega Aguirre, jak kapitalnie znajduje tam wolne przestrzenie. To jest naprawdę imponujące. Fenomenalna asysta. Aguirre dogrywa wprost na głowę Tobiasa Mora. 1-1. Wielka, wielka zasługa tutaj naszych bocznych pomocników. I ten młody Meksykanin naprawdę dał teraz taki stempel jakości przy tej akcji. To był jego znak rozpoznawczy. Kaliskaner. Oj, to jest nazwisko, które bardzo dobrze pamiętam po naszym ostatnim meczu z Eintrachtem Brunswick. Napsuł nam sporo krwi. U, Jezu Chryste, posz. Posz. Dobrze, żeby tam posz. I że się tak zachował. Posz. Daleko wykopuje tę piłkę. Tutaj jest Tobias Mor, ale asekurowany przez dwóch nie był w stanie wygrać tego pojedynku główkowego. Teraz U. Po raz kolejny wysoko wychodzi Marcin Kamiński. Źle, za głęboko nasz zespół. Baumgartl do Mehmeta Cana Aydina. Zdecydowanie zbyt dużo przestrzeni wolnej zostawiamy w obrębie naszej szesnastki, drużynie przeciwnej. Nie możemy tego powtarzać. Seguin, Aguirre. Linus Jansen. Poczeka pewnie znowu na pokazującego się na skrzydle Aguirre, a jednak nie, piłka zagrana przez środek. Linus Tempelman. No powiem szczerze, na razie występ tego piłkarza do zapomnienia. Linus Jansen. Zagranie do Tobiasa Mora. Linus Jansen. Oddanie tej piłki. Seguin. Aguirre. Raz jeszcze Seguin. Aguirre. Może zdecyduje się na kapitalne dogranie do Mehmeta Cana Aydina. Lino Tempelman. Mehmet Can Aydin. Pejcinowicz! To musiał być gol! Ale jak to wymyślili nasi zawodnicy i patrząc na to,
Ręce same składają się do oklasków, tym bardziej jak się jeszcze zmotywuje takiego zawodnika jak Pejčinović, żeby w końcu strzelił bramkę. No to naprawdę. I kto tym razem mu asystował? Mehmet Can Aydın. 2-0 prowadzi Schalke już z Eintrachtem Brunswick. Nasz cel jest bardzo prosty. Zagwarantować sobie nie tyle awans, co tytuł mistrzowski trzeciej ligi. Wielka forma naszych napastników. O to chodziło, o taki znak jakości, certyfikat, żeby odrobić te straty w sytuacji, w której wielu skreślało nas w samych przedbiegach. Filipe, Tobias Mor, Kalis Kanner. Kapitalny Tobias Mor. To jest zawodnik, który na obecną chwilę jest chyba takim bohaterem. Zapraszam was też do sekcji komentarzy, żebyście tam pisali, kto jest waszym zawodnikiem sezonu. To by było bardzo ciekawe, jakbyście tak dali znać. Myślę, że moglibyśmy się w coś takiego pobawić. Wasz zawodnik sezonu, wasz największe zaskoczenie, wasz największy zawód. Piszcie, ja to naprawdę z największą przyjemnością poczytam. A tymczasem Filipe i po raz kolejny Marcin Kamiński. To jest zawodnik, którego wkład w defensywę jest nieoceniony. Żadne punkty, żadne cyferki nie odzwierciedlają tego, jak wiele razy ten zawodnik po prostu był kluczowym elementem całego tego układu defensywnego. Mehmet Can Aydın, zagranie piłki na lewą stronę. No i tym bardziej problemem będzie zastąpienie Marcina Kamińskiego, ale to już jest zadanie dla któregoś z naszych młodzieniaszków z ekstraklasy. Zobaczcie teraz, piłkę zagrał Pejčinović kapitalną, szkoda, że jej nie opanował. To już będzie zadanie dla któregoś z młodzieniaszków z ekstraklasy. Przypominam, trzech kandydatów. Miłosz Matysik z Jagiellonii Białystok w rzeczywistości, zawodnik Arisu Limassol, Ariel Mosur z Piasta Gliwice i oczywiście jeszcze Łukasz Bejger ze Śląska Wrocław. Tym razem Eintracht Brunswick ma trochę za dużo wolnej przestrzeni. Mehmet Can Aydın jednak kapitalnie asekurował. Pejčinović, Lino Tempelman, Tobias Mor. Zdecyduje się na zmianę, ale to zaraz może, ojejku, ale tam uciekał Klein Hansl, piłka jednak do niego trafiła i Klein Hansl zagranie do Tobiasa. Tobias Mor, ale dribbling, Tobias Mor, 3-1. To jest zawodnik nie na tę ligę. To jest piłkarz, który przewyższa swoim poziomem gry trzecią ligę niemiecką co najmniej o 2 poziomy. Niesamowity występ Tobiasa Mora, jak on się wdarł tam między trzech zawodników. Coś niesamowitego. Fenomenalny Tobias Mor. Ręce składają się do oklasków. Tak chyba tylko mogę powiedzieć. Grajml może zmienić tutaj jeszcze Baumgartla i Matriciani zastąpi Mehmeta Cana Aydina. Czy jeszcze jakąś zmianę mogę zrobić? No może niech Polter już wskoczy też w miejsce tego Pejčinovića. Mamy jedną zmianę i to raczej będzie Kozuki. W sumie jego też mógłbym zmienić, w sumie już za moment, po co zwlekać, niech ten zawodnik, chociaż dobra, czekajcie, jeszcze się wstrzymamy, bo to jest mimo wszystko 3-1, a jeszcze jest ponad 15 minut gry, więc może nie ma co nastawiać się tak od razu, że to już jest pewniak, że wygraliśmy ten mecz. Krause, chociaż wiecie co, przejdziemy sobie teraz do układu symulacyjnego. Myślę, że tutaj nic się więcej, jakaś tragedia się tutaj raczej nie wydarzy. Jeżeli chodzi o noty, no to dosyć słaba nota Posza, chociaż nie oceniałbym jakoś negatywnie jego gry w tym meczu. A teraz Tobias Mor, raz jeszcze Tobias Mor, matko jedyna, Seguin, strzał Poltera, który wszedł dosłownie kilka sekund temu, ale nie skierował piłki do siatki. Wedra Ogo może tutaj wejść też, żeby ten zawodnik też dostał te minuty cenne. To są dwie bramki Tobiasa Mora, jeszcze gol Pejčinovića, teraz znowu próbował Polter i znowu nic z tego nie wyszło. Jeszcze jest okazja, jeszcze będzie dośrodkowywał Aguirre, piłka pod nogami Jansena, ale 3-1, wygrywamy w bezpośrednim starciu z Eintrachtem Brunswick 3-1 i moi mili, tym samym my jesteśmy w tym momencie już murowanym faworytem do tytułu mistrzowskiego w trzeciej lidze. Mamy 7 punktów przewagi nad drugim Eintrachtem Brunswick. To był bezpośredni pojedynek o ten tytuł, o ten fotel lidera, o taki komfortowe rozsiadnięcie się na tym fotelu lidera i przynajmniej na jakiś czas możemy usiąść na tym fotelu lidera w miarę komfortowo. Nie ma co jednak też usiadać na laurach, co to nie, broń Panie Boże. Ale bierzemy pod uwagę i takie scenariusze. Sam Bianchi,
dołącza do Crawley Town Red Devils za 250 tysięcy euro. Kapitalnie oceniają ten transfer na A. Ja też uważam, że wycisnęliśmy maksimum z tego zawodnika pod kątem finansowym. Mamy kolejne raporty, tym razem Austria i Emil Fuchs. Wygląda nieźle, ale mam wrażenie, że Emil Fuchs to zawodnik kolejny, który nie jest po prostu na swojej pozycji. Możemy, uwaga, 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 Fabrizio Barrera. Fabrizio Barrera, 2 punkty overalla więcej, dlatego 15-latka to na pewno sporo, sporo znaczy. Niech się rozwija, niech się dalej pnie. A my tymczasem mamy tutaj Emila Fuchsa. W sumie ma już 51 punktów overalla. Kapitalne tempo, kapitalne warunki fizyczne. No powiem wam, że chyba to jest kolejny przykład tego, że to jest zawodnik, którego moglibyśmy przerobić na środkowego pomocnika ofensywnego, środkowego obrońcę albo środkowego pomocnika defensywnego. Tylko, że on tym środkowym obrońcą przy takim wzroście może nie bardzo być. Więc zobaczymy, może SPD. Może Emil Fuchs przerobiony na SPD to będzie sekret. Przed nami jeszcze mecz z VfB Lübeck. I w tym pojedynku możemy przejść do raportu przedmeczowego. Pod uwagę mamy wziąć Hauptmana jako ofensywnego zawodnika VfB Lübeck. Więc tak też zróbmy. Przechodzimy oczywiście do poszukiwania zawodników. Dajemy trzecią ligę. Szukamy VfB Lübeck. Mamy VfB Lübeck. I szukamy Hauptmana. I mamy Mariusz Hauptmann, a my już tego zawodnika dobrze znamy. Tak mi się właśnie wydawało, że to jest piłkarz, którego już znamy. No to na dobrą sprawę w tym momencie mamy już... Zrobiliśmy research w całej trzeciej lidze. Można tak powiedzieć. Przechodzimy bezpośrednio do tego pojedynku. Czy jakieś zmiany tu będą miały miejsce? Może zagra tutaj... Panie Lazme, proszę, proszę. Jeżeli mamy ci i tak sprzedać, to fajnie by było, żebyś chociaż coś tam, jakieś liczby za tobą szły, żeby jakiś przyszły nabywca pomyślał sobie: okej, nie dają mi kota w worku, to jest naprawdę, naprawdę dobry, sensowny zawodnik, warto za niego zapłacić fest dużo pieniędzy. Może się tak okazać. Może się tak też nie okazać. Zagra Wosz od pierwszej minuty. I wygrywamy 2-1. Tobias Mor, raz jeszcze dwie bramki. Niesamowity jest to zawodnik. Chyba tylko tyle mogę powiedzieć na temat tego piłkarza. No jest po prostu kocurem, tak? No, no chyba się tu wszyscy zgadzamy, prawda? Że jest to zawodnik, który ma w sobie to coś. Ma w sobie taki błysk, taki moment geniuszu, o którego raczej byście nawet go... Wielu z was by go nawet nie podejrzewało. A tu właśnie, on zaskakuje. Czas na starcie z Wiktorią Kelly. My sukcesywnie budujemy naszą przewagę punktową nad resztą stawki. Nie możemy nadal sobie rozwinąć tutaj żadnego z zawodników. Przejdziemy zatem bezpośrednio do tego pojedynku. Z Wiktorii Köln też już robiliśmy research. Teraz wystarczy tylko pozmieniać tutaj. Uedraogo, już 71 punktów overalla. Kapitalnie, cieszy mnie to. Polter może tutaj zagrać. Matriciani w miejsce Mehmeta Chana Aydina. Czy wtedy grał Aguirre czy Kozuki? Nie wiem, ale niech zagra teraz Aguirre i takim składem, jaki widzicie na załączonym obrazku, ruszamy na wyjazdowe starcie z Wiktorią Köln i przegrywamy. A Pejcinowicz zdobył bramkę, więc się zadziały dwie dziwne rzeczy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Raz, że porażka, dwa, że Pejcinowicz w końcu strzelił bramkę. Znowu, no też nie będę tak mówił, no bo teraz jakoś w końcówce się ten Pejcinowicz faktycznie rozkręcił, czego nie możemy powiedzieć o Linusie Jansenie. Chociaż Linus Jansen wciąż jest naszym... Już nie jest naszym najlepszym strzelcem, bo naszym najlepszym strzelcem okazuje się być Tobias Mor. Totalny kosmita. Jenan Pejcinowicz w porządku, zalicza całkiem niezły rozwój. Jeżeli chodzi o rozwój i o zawodników wypożyczonych, Jeremy Scott, 59, Ibrahima Sissé, 66, Keke Top, też 66, Valentin Schroeder, 56, Tobias Fuchs, 55, Mohamed Angemang, czy też kosmita, Pape Ndioye, Ernst Schmidt, Fabio Arnold, wow, nice. I do tego jeszcze Jakob Bauer. 64 punkty overalla, Jakob Bauer też się spisuje całkiem nieźle. A jak to wygląda w przypadku rozwoju u naszych zawodników? No Mehmet Can Aydin, 76 punktów overalla, też kosmita. No powiem wam tak, my z nim mamy już teraz naprawdę, naprawdę mało tego kontraktu. My powoli musimy go sprzedać, bo my go nie utrzymamy w naszym zespole. No, no nie wiem, czy ten zawodnik by chciał być u nas grając w drugiej lidze. Wydaje mi się, że nie.
Chyba, że tak, ale wydaje mi się, że raczej to jest opcja, którą musimy rozpatrywać jako transfer raczej prędzej niż później, bo później ciężko będzie jakieś sensowne tutaj kwoty za niego żądać, jeżeli to jest piłkarz tylko z rocznym kontraktem. Takie są fakty. Tobias Moore, chłopiec w nieprawdopodobnej formie. Lino Tempelman, też teoretycznie dobra forma, chociaż szczerze mówiąc tego nie pokazuje. Josza Wosz, no zdecydowanie lepiej sobie radził z SC Werl, ale tam był gwiazdą pierwszoplanową. Tutaj musi wziąć pod uwagę to, że on jest naszym trzecim wyborem raczej, jeżeli chodzi o nasz zespół. Angel Aguirre też, a ja mówiłem w pewnym momencie cały czas Eduardo chyba, czy jakoś tak? No w każdym razie, Angel Aguirre, bardzo dobry rozwój, świetny progres tego piłkarza. Polter, no to wiadomo, regres już ze względu na wiek. Jeżeli chodzi o Briana Lazme, tutaj też jeden punkt overalla w górę, więc Briana Lazme będzie można sprzedać za całkiem sensowne pieniądze. Za sensowne pieniądze to na pewno będzie można wykupić Jenana Pejcinowicza, za grosze po prostu. Tego piłkarza będziemy mogli sobie wykupić. Ralf Fährmann, Elias Posch, za 3 tygodnie już 65 punktów overalla. Florian Kleinhansl, Marcin Kamiński, nad tym ubolewam, że ziomo się tutaj zalicza regres, mimo iż cały czas de facto, jeżeli chodzi o poziom gry, no to zalicza ciągły progres. Jest po prostu niesamowity. Ale cóż, bezlitosny jest ten system, jeżeli chodzi o starzenie się piłkarzy w FIFA. W porządku, przechodzimy do biura, przechodzimy do kalendarza i przed nami starcie z Preußen Münster. To zespół, który napsuł sporo krwi Eintrachtowi Brunswick właśnie. Ale widzę, że tutaj mamy akurat trochę możliwości, jeżeli chodzi o rotowanie tym składem. Więc proszę bardzo, w miejsce Baumkartla, Reiml, w miejsce Seguina, Lino Tempelman, proszę bardzo, zrobimy taki testowy, taką ekipę. Testowo sobie tutaj ustawimy i zobaczymy, czy taki skład też będzie w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No, jest jeden zawodnik, który jest w stanie. Tobias Moore, znowu. Ale czyste konto zachował też Posz. Kolejne czyste konto swoją drogą. Ja to muszę aż sprawdzić teraz. Muszę to aż sprawdzić, bo to jest niesamowite, ile czystych kont ten zawodnik już ma. Mamy informację o tym, że Baumgartl może potrzebować innego tutaj poziomu treningowego, więc w porządku, tak też zrobimy. Mehmet Canaydin, tu się wszystko zgadza. Linus Jansen, kondycja. Linus Jansen, kondycja. Kozuki. Tempelman, kondycja. Polter, mocne skupienie. Josza Wosz, troszeczkę bardziej kondycja, troszeczkę bardziej kondycja też tu. Wedraogo, tak samo. Kleinhans w ten sam sposób. Okej. I mamy kolejne comiesięczne raporty dotyczące, no, naszej młodzieży, niezwykle zdolnej młodzieży. Zwłaszcza patrzę tutaj na naszych Argentyńczyków i Niemców. Oni tutaj wiodą prym, jeżeli chodzi o układ sił w naszej szkółce juniorów. Mamy także comiesięczne raporty zwiadowcze. Zaczynając od Polaków. Polacy na razie mocno średnio. Kamil Kaczmarek, może coś z niego będzie. Maciek Wawrzyniak, to już wolę chyba podpisać ewentualnie Darka Pawłowskiego. Tak, bo Maciek chociaż Maciek Wawrzyniak, dribbling, podania. Zastanawiam się, czy to nie jest czasem tak, że Maciek Wawrzyniak jest na złej pozycji, ale chyba nie. Ale zobaczymy, spróbujemy podpisać i jednego, i drugiego i najwyżej się okaże, że to był błąd. Niemcy. Okej, okay, Matteo Simon, ale też bardzo słabo. Podsumowanie, statystyki fizyczne. On jest ewidentnie tutaj jako środkowy obrońca raczej, to jest zawodnik na środek obrony. Ja często lubię popatrzeć na tych piłkarzy, którzy są nam tutaj oferowani właśnie jako taki potencjał do zaliczenia sporego progresu przez zmianę jego pozycji. Może się to być okazać totalną wtopą, jasne, jasne, że tak, oczywiście, macie w pełni rację, ale może być wręcz przeciwnie. Tak jak teraz, Dariusz Pawłowski, który, no wypisz, wymaluj, będzie skrzydłowym, a nie zawodnikiem... Czemu 15? Na prawe skrzydło 15, na lewe 2, to jest jakaś głupota totalna, ale w porządku, niech będzie i tak. Kolejnym piłkarzem, którego tutaj możemy rozwinąć u nas, jest Lukas Arnold. Lukas Arnold to jest, moi drodzy, defensywny pomocnik.
Nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Świetne podania, świetna obrona, świetne warunki fizyczne. To będzie środkowy pomocnik defensywny. Zobaczycie, że będzie z niego pożytek. Kamil Kaczmarek z kolei to jest zawodnik, który faktycznie chyba raczej radzi sobie lepiej gdzieś z przodu. Ale nie wiem, czy nie na pozycji właśnie też skrzydłowego albo... albo środkowego pomocnika ofensywnego. Zobaczymy, jak z tym skrzydłem ewentualnie u niego miałoby to wyglądać. I został nam jeszcze jako ostatni, w sumie przedostatni, Maciek Wawrzyniak. Właśnie, to jest piłkarz, u którego powiedziałem, nie no, Maciek Wawrzyniak to jest bankowo środkowy obrońca, zresztą co widać tutaj. Więc Maciek Wawrzyniak na SO przerobiony będzie natychmiast. Ewentualnie mógłby być też przerobiony na napastnika, bo tych strzałów też ma całkiem, w sumie wiecie co, to jest bardziej napastnik. Bo teraz dopiero zweryfikowałem, patrzę, że ma 20 kuźwa obrony debilu, a 45 strzelania. I ostatnim już piłkarzem jest Mateo Simon. Tu 3 tygodnie, też obrona, to też będzie taki kazus, że to mógłby być napastnik. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Dobre warunki fizyczne, no jestem też ciekawy, jeżeli chodzi o tych naszych piłkarzy. Wiecie, to też nie jest tak, że każdy z tych naszych juniorów przebije się do pierwszego składu. Raczej niewielu się przebije do pierwszego składu. Ale musimy też ich sprzedawać. Musimy też patrzeć na to pod kątem czystego biznesu. To jest też dla nas niezwykle ważne. Może niezwykle ważne, równie niezwykle ważne będzie dla nas zwycięstwo z Sandhausen. Akurat tutaj no powinniśmy sobie spokojnie poradzić, grając z tym zespołem, nawet stawiając tutaj na kilku zawodników z ławki rezerwowych, powinniśmy pokazać się z dobrej strony. Pejcinowicz, no skoro tak bardzo chcesz tutaj zagrać od pierwszej minuty, proszę cię bardzo. Digla może wejść tutaj w miejsce Wosza. I teraz, takim składem. Występujemy w meczu wyjazdowym, wygrywamy, Pejcinowicz i w końcu Linus Jansen. Stary wstał. Pejcinowicz w końcówce, powiem wam, że się obudził i Pejcinowicz mnie już teraz przekonał do wykupu. Ja jestem w tym momencie przekonany do wykupu Pejcinowicza. Prawda jest taka, że i tak byłbym... No kuźwa, jeszcze ziomo 70 punktów overalla się rozwinął. Dziękuję pięknie. Prawda jest taka, że do wykupu Pejcinowicza to ja byłem przekonany dawno temu. Facet już w tym momencie ma 3,5 miliona wartości. Pragnę tylko przypomnieć, że my za niego zapłacimy 2,5 miliona. Więc Wolfsburg troszeczkę się przeliczył. Nieźle to wygląda. Nieźle to wygląda, nieźle to wygląda też w przypadku Linusa Jansena. Linus Jansen to był jego 13 gol, tym samym Linus Jansen nadal goni tutaj Tobiasa Mora, ale Pejcinowicz, sami widzicie, też radzi sobie całkiem nieźle. W końcu, jeżeli chodzi o asysty, tutaj prym wiedzie Seguin, bardzo dużo ma ich także Mehmet Chanaydin, Josa Wosz, chociaż nie są to asysty strzelone w naszym zespole. Jeżeli chodzi o czyste konta, Elias Posz ma ich aż 10. To jest naprawdę niesamowite, że ziomo ma aż 10 tych czystych kont. Ja w ogóle tak teraz patrzę i zastanawiam się, czemu my nie gramy w Pucharze Niemiec? Jakim prawem, w sensie, czemu w DFB Pokal my nie gramy? Chociaż DFB Pokal chyba dotyczy wyłącznie Bundesligi, no nie wiem, czy tam grają tylko zespoły z drugiej i pierwszej ligi? Cholera wie. W każdym razie, tak to wygląda. Sytuacja aktualna w lidze konferencji, Legia Warszawa w ćwierćfinale, bardzo dobrze Legio. Leć tak dalej. W Lidze Europy nie ma żadnego polskiego zespołu. W Lidze Mistrzów, no to w ćwierćfinale raczej polskiego zespołu nie ma. Ale spokojnie, Legia niech buduje tą swoją pozycję. Zajebiście. Teraz, skoro jesteśmy przy Legii, skoro jesteśmy przy zawodnikach z Ekstraklasy, to chcę przejść jeszcze raz do transferów i chcę przejść do centrum transferowego, żeby raz jeszcze wam pokazać naszych kandydatów. Kandydat numer 1, 23 lata, 69 punktów overalla, Łukasz Bejger. Kandydat numer 2, 20 lat, 68 punktów overalla, Miłosz Matysik. Kandydat numer 3, Ariel Mosur, 22 lata, 70 punktów overalla. Z tego co widzę, to nie chcę chyba jakoś specjalnie przedłużać kontraktu z Piastem. Cholera wie, zobaczymy, w jaką stronę ten zawodnik faktycznie się rozwinie. Moi drodzy, dzięki.